trendy, jeżeli chodzi o te najnowsze trendy, jeżeli chodzi o wystrój wnętrz w wersji premium? Najnowsze trendy to chyba tak naprawdę się nie zmieniają. To od zawsze komfort, klasyczne ustawienia, klasyczna wygoda, taka domowość, przytulność zawsze się sprawdza i od zawsze jest modna. Trochę zmieniają się kolory, tak jak nie wiem, do niedawna jeszcze wszędzie królowały szarości, teraz już nikt nie robi szarości, no bo to już jest takie nie w złym guście, teraz beże i jakieś odcienie bieli to jest coś, co najbardziej projektanci lansują, a też klienci najchętniej wybierają. Zmieniają się kamienie, nie wiem, teraz trawertyn święci wielkie triumfy, odchodzi zimny marmur, ciepłe kolory marmuru wciąż pozostały, ale tak mniej więcej się to kręci wokół tych trendów. Czym się różni ten produkt premium, którym handlujecie, który polecacie, od tego, czego jesteśmy w stanie być użytkownikami na co dzień? Pierwsze, co przychodzi do głowy, to na pewno jakość. Jakość jest tutaj bezkonkurencyjna i nie ma żadnych kompromisów. Od mebli, które stelaże już są drewniane, stabilne meble na lata, które można w spadku podarować i wciąż będą służyć, poprzez tkaniny, wykończenia, design. Najlepsi projektanci projektują dla dobrych marek, więc to zawsze pozostaje taki dzieło sztuki, jakiś taki mebel, czy oświetlenie, czy lampa, która ozdobi każde wnętrze. Czy dzisiaj warto inwestować w meble? Właśnie warto. Właśnie warto wydać troszkę więcej pieniędzy i mieć pewność, że meble, które się wybiera, i będą służyły na lata. Nie będą jakimś takim tymczasowym krzykiem mody, tylko będzie to wyważony design, świetna jakość, no i ponadczasowy styl, który zawsze się obroni. Przychodzą do Was klienci i mówią: chcę wyposażyć czy wykończyć swój apartament, a chcę wykończyć mieszkanie na wynajem. I co im wtedy radzicie? Jaka jest różnica? Przy wykańczaniu apartamentu czy rezydencji dla siebie, no tutaj może bardziej ponieść fantazja, no chyba, że się planuje jakoś szybko sprzedać i zarobić na mieszkaniu czy domu, to bardziej spersonalizowane. Gdy urządza się pod wynajem, no to trzeba jakby już bardziej skupić się na potrzebach klientów, zadbać o jakość, zadbać o to, żeby klient, który będzie wchodził, który będzie chciał wynająć mieszkanie, żeby poznał tą jakość, zobaczył, że cena, którą sobie życzy właściciel za mieszkanie, jest tego warta. I dlatego warto też inwestować, żeby te meble takiego pierwszego kontaktu były najlepszej jakości.